A co panowie tutaj robią? Siedzimy. Tak, no. A czym się panowie zajmują? A nie, coś nie, zrobiliśmy nie tak? Zgodnie z przepisami? To znaczy, zostały tutaj panowie na przesiedku zakładu karnego, tak? A nie wolno dalej? To jest... Przyjechaliśmy tu przed minutą dosłownie. A my mamy zgłoszenie. Od kogo? Na nas? Tak, że dwa samochody. A to może tamten? Poproszę od panów. Tamten. Ale od kogo jest zgłoszenie, przepraszam? Nie wiem, zgłoszenie jest anonimowe, proszę pana, ja zgłoszeń nie przyjmuję, tak? A tutaj nie ma zakazu parkowania. Nie ma. Tylko mówię, ktoś jest zaniepokojony. A to na pewno nas samochód stoi, bo tutaj stoi drugi za nami. Za nami. Ja tu stanąłem dokładnie w tej chwili, jakby przyjechaliście, nie? Jakby podjechaliśmy 30 sekund temu, znaczy to teraz 2 minuty, to panowie tak szybko... Mieliśmy około 20 minut temu. Zgłoszenie? Tak. Ale my jesteśmy tutaj od 2 minut. No musimy sprawdzić, tak? A ten, zgłoszenie było, tak? A ten samochód, który tu stał przed nami, sprawdzaliście? A to na tych numerach także. A o te numery chodzi? Tak, zgodnie ze zgłoszeniem. A, ze zgłoszeniem, czyli ktoś donosik złożył tam obywatelski, tak? Że jeździmy... Że przyjechał samochód, rozumiem. Dobrze, od pana dokument poproszę i od pasażera. A dlaczego mój dokument też? Ponieważ mówię, państwa dotyczy interwencja, tak? Ale chcę wiedzieć, zanim panu dam dokument, co takiego zrobiłem, że pan chce mnie legitymować i czego dotyczy zgłoszenie? Zgłoszenie dotyczy osób w pojeździe, że zachowują się podejrzanie, proszę pana. I ja muszę to zweryfikować. No ale pan widzi, że nie zachowujemy się podejrzanie. Co pan, ja mam do wykonania czynności i muszę je wykonać, tak? A pan mi nie utrudnia. Ale ja nie utrudniam niczego. Pan ma obowiązek przed obywatelem wytłumaczyć się ze swoich działań. Ale podałem panu działań, powód interwencji, tak? Ale ja chcę znać więcej szczegółów. Więc niech się pan nie denerwuje, proszę bardzo. Dobrze, i co panowie tutaj robią? Ja nie wiem, czy jestem zobowiązany, żeby pana tej informacji udzielać.